Chciałbym powitać naszego dzisiejszego prelegenta, pana doktora Marka Juraszka. No już tutaj wstęp bardzo ciekawy zrobił. Widać, że będzie interesujące spotkanie i nie tylko interesujące z powodu tematyki, która wszystkich nas dotyczy, ale także ze względu na osobowość prowadzącego, osobowość sceniczną właściwie, niczym Rockman. Będziemy z panem doktorem, planujemy tak, ale też po wakacjach jakieś też warsztaty zrobić w tematyce snu, no to wszystko również będziemy ogłaszać, także nie przedłużam już, przekazuję mikrofon. Do mikrofonu czy bez mikrofonu? Do mikrofonu będziemy. Bez? Ile chce do mikrofonu osób, ile chce bez mikrofonu. Ja mogę mówić w miarę głośno i będzie, nie będzie sztucznie. Już za mało, za dużo tej chemii, za dużo tej elektroniki. Proszę Państwa, czy Państwo dobrze śpicie w ogóle? Polacy są najgorzej w Europie i jedni z najbardziej niewyspanych narodem na świecie. Dlaczego? Tego nikt nie jest w stanie nam wytłumaczyć, wyjaśnić. Dlaczego my kiepsko śpimy? Polacy dlaczego śpią? W zasadzie Węgrzy śpią lepiej od nas. I trochę chciałbym Państwu powiedzieć, może pokazać, może podpowiedzieć parę jakichś pomysłów na lepszy sen. Pokazać Państwu, tutaj przyniosłem misę tybetańskie, jak spali mnichowie tybetańscy. Oni się po prostu delektowali specjalną muzyką, ale pokażę Państwu też, jak śpią astronauci. Jest takie urządzenie dla astronautów, może będzie ktoś odważnie chciał sobie przespać się tutaj chwilę, to ja podłączę tą osobę do tego urządzenia. Już jest Pani chętna, ale to już po spotkaniu. Około 23. Będzie bardzo długo i będzie bez przerwy, tak? Czy z przerwą? Bez przerwy i dłużej zrobimy. Ale zobaczcie Państwo, powiedziałem bez przerwy i dłużej. No, nie wiem, bez przerwy. Krócej, nie? No więc tak, zaburzenia snu. Ja będę się starał, bo tu jest troszeczkę takich slajdów też z sensu stricte naukowych. Będę je troszeczkę pomijał, bo chciałem bardziej praktyczny tutaj aspekt wyciągnąć z tej prezentacji. O, tutaj w tą stronę mam gdzieś wstykać się, tak? Tak. Nie ma. Jest. Jest? O. O i widzicie Państwo, mogę też usiąść sobie? Dlaczego jesteśmy najbardziej niewyspanym narodem świata? Nie wiem. Polacy nie dbają jakoś snu. Wietrzenie sypialne. Zobaczcie Państwo, ile tutaj jest różnych przyczyn naszego złego spania. Pora snu, długość snu, stres oksydacyjny. Wiecie, co Państwo jest stres oksydacyjny? To jest, kiedy wolne rodniki, które w zasadzie są wszędzie, w potrawach, przeważają nad antyoksydantami. Antyoksydantem jest witamina C. Jeżeli mało witaminy C spożywamy, a dużo jakiejś tam chemii pakujemy w siebie, to mamy do czynienia, tak już bardzo oględnie, ze stresem oksydacyjnym. Ustawienie łóżek zgodnie z naturalnym polem. I my w ogóle na to nie zwracamy uwagi. Każdy sobie ustawia te łóżka tak, jak ładnie, żeby wyglądało, a nie żeby się dobrze spało. A jakie jest naturalne pole? Trzeba było zbadać, zgodnie z pewnymi prądami wodnymi. Prawda? Tak. No, ja nie jestem zwolennikiem tego typu, ale różkarze potrafią dobrze wyznaczyć kierunki wodne. Nie, ale jeżeli proszę Pana, różkarz to wyznaczy i mi się dobrze śpi, ja w bajki wierzę nawet, proszę Pana. Jeżeli ona opowie bajkę, którą nie wierzę, a my się będzie dobrze Pani spała, no co mi szkodzi sobie tam, niech ona opowiada. Także to, no, to nawet kompasem można sobie sprawdzić, jaki jest układ, prawda? Aha, w tą stronę, tak? Stres oksydacyjny, to jest stres tlenowy, na który coraz więcej naukowców zwraca uwagę. Bada się w tej chwili nie tylko jakość tego pożywienia, trwałość, ale coś takiego jak ORAC, to jest, będzie w niektórych produktach żywnościowych jest pojemność ORAC, ORAC inaczej, czyli pojemność, jaką ma siłę antytleniającą, jaką ma siłę niszczenia wolnych rodników. Powiem Państwu, że największą siłę niszczenia wolnych rodników ma jagoda asai, wino czerwone. Wcale niewielką ilość mają jabłka, chociaż się twierdzi, że mają bardzo dużo witaminy C, ale pietruszka bardzo dużo ma właśnie tego zdolności tej usuwania, jagody goji, zaś owoce goi. Tak? To są takie produkty, które warto spożywać, żebyśmy po prostu jak najczęściej mieli to na uwadze, żeby po prostu wiedzieć o tym, że to jest poważna sytuacja, przyczyna wielu chorób, no, nawet nowotworowych. Najbardziej szkodliwym w tej chwili produktem, jakim my spożywamy, jest pszenica. I to już nie chodzi o osoby chore na chorobę glutenową, ale w ogóle pszenica jest tak zagrzybiona, tak dużo ma różnych substancji przez przechowywanie, przez przemiał, że praktycznie jest to chyba najbardziej toksyczny środek, jak możemy sobie wyobrazić. Także trzeba uważać, co tych piekarni dobrych coraz mniej jest. Przetworzone chińskie bułki. Tak, to są bloki całe, które do supermarketu są przywożone i jemy takie rzeczy. Nam się wydaje, że one są świeżutkie, ale są po prostu, to są wszystko przetworzone rzeczy. Stres elektromagnetyczny. To, co u nas w zasadzie każdy w tej chwili ma. Śpimy ze smartfonami, prawda? Już kiedyś budziki były takie duże, cyknęło się, dryndolił, prawda? Teraz śpimy ze smartfonami, iPadem, iPhony, to wszystko jest tak dużo tych tu nawet jest ile klimatyzacja, prawda? Telewizja, to urządzenie, wszystko produkuje tak dużą ilość tego negatywnego, tego śmietnika elektromagnetycznego, że po prostu trudno nam będzie funkcjonować tym, bo tego coraz więcej jest. Także ci, co uciekają gdzieś w naturę, to jeszcze jakoś sobie tam poradzą, ale my nie mamy szansy na uciec w naturę. Nie uśmiechamy się, nie śmiejemy się. Naród generalnie jest, polski naród jest smutny. Jak się dwóch Polaków spotka, to przecież nie powiedzą, co cudownie, co u Ciebie, no stara biedna. Prawda? W ogóle teraz powstała w Szwecji nauka gelotologia, czyli nauka synchronizująca śmiech z poważnymi oddziałami, na przykład oddział geloto-onkologiczny w Szwecji. Byłem świadkiem takiego zdarzenia, jak osoby w stanie terminalnym, można było powiedzieć, umierające, no, w bardzo ciężkich stanach chorobowych, dla których sen to by było zbawienie, by mogli zasnąć, ból i cały czas cierpienie. Te osoby w wózkach, w różnych nauszkach były zapraszane na salę koncertową, na salę, to był jakiś kabaret, ja po szwedzku nie bardzo się orientowałem, ale podobno to śmieszne było. I wyobraźcie sobie Państwo, że ja się dziwiłem, kto by u nas chciał takiego człowieka z kroplówką wieść, który w zasadzie, no można powiedzieć, gdzieś tam jest już jakby pierwszą jedną nogą gdzie indziej. Kto by tam interesował się, żeby go na salę koncertową ciągnąć. A tam lekarze mi pokazali, ja bym w szoku. Wszystkie z oddziałów poprzewozili na wózkach na taką wielką salę koncertową i tam był jakiś występ, coś tam grali, coś tam śpiewali, jakiś taki chyba kabaret muzyczny, coś takiego. I wyobraźcie sobie Państwo, że lekarze powiedzieli, a teraz Pan zobaczy, że przez 2,5 godziny nikt nie poprosi morfiny. Nikt nie poprosi środka przeciwbólowego. Jak mocno system nerwowy potrzebuje pewnego relaksu, pewnego podejścia, prawda? U nas by nikt, do głowy by nikomu nie przyszło, nie ma tej możliwości. A tam zrobili coś, co mnie naprawdę już mam trochę lat medycyny za sobą, byłem absolutnie w szoku. Oni się śmiali, gdzieś tam kto mógł, kto się śmiał, to widać było inny grymas twarzy, bardziej pogodny. I to też świadczy o tym, chociaż ja nie wiem, czy Szwedzi są narodem wesołym, nie wiem aż tak bardzo, ale generalnie my nie jesteśmy wesołym. Nawet kiedyś, będąc w kościele, śpiewam kolendy, była pasterka, to trochę tak może za głośno te kolendy śpiewasz. Ale ja ładnie śpiewam, to kolega powiedział, że ja ładnie śpiewam, tak? No i zaśpiewałem te kolendy dość głośno, a moja mamie mnie szturka, mówi: pokornie trzeba w kościele się znaleźć. Jak ty się tam śmiejesz się w kościele? Ja mówię, bo Bóg się urodził, trzeba się cieszyć. Wszyscy śpiewamy, Bóg się rodził jak ciebie. Spójrzcie Państwo, jak kolendy śpiewam. Bóg się rodził, radujmy się. No ale mnie mama nawet strofowała, jak ja zawsze się uśmiechałem, tylko że ja może za bardzo się uśmiechałem, może tam to wino przy Wigilii gdzieś tam zaowocowało. Coś tu nie chcę grać. O, jest. O, czemu tak dużo? A może za dużo sygnałem, tak? Czy w ciągu dnia powinniśmy robić przerwy regeneracyjne? Państwo robicie w ciągu dnia przerwy regeneracyjne? Ci, którzy pracują? Siesty tak zwane. Południowcy robią te siesty i to rzeczywiście ich wydajność jest o wiele wyższa. Nie muszą robić ze względu na klimat, ale są tak uparci, jeśli chodzi o siestę. Na pewno Państwo byliście w południowych krajach i doświadczyliście. Ja nie tak dawno, w ubiegłym roku byłem we Włoszech, swoim synkiem chodziliśmy po plaży. Plaża była kompletnie pusta, nie było tak gorąco, że nie było nikogo na plaży. Tylko ja chodziłem z synkiem, bo wreszcie chcieliśmy się w ciepłym morzu wykąpać. I patrzę, mówię, Paweł, lody są. No, po prostu fata morgana. Mówi, tato, naprawdę tam są lody. Żelati, jest napisane, piękne, wielkie, tak. No i podchodzimy do gościa i mówię, że chciałem dwa lody, żelati, a on spojrzał na zegarek, 13. Nie ma. Ja mówię, tam perché, ja mówię, pauza per la siesta, czyli przerwa dla siesty. Ja mówię, no dwa lody, no jest... Pokazuje mu godzin, nie sprzeda. Położył się w cieniu tego wózka, tak sobie ułożyłem, i nie sprzedał mi tych dwóch, gdzie nie było nikogo. Tak oni przywiązują wagę do swojego funkcjonowania. Mobbing. Wiecie Państwo, co jest mobbing? Nowoczesna forma zarządzania. W tej chwili bardzo skuteczna, krótko. Wywołuje niesamowitą falę cierpień u mobbingowanych. Z tym, że mobbingują nie tylko menadżerowie i przełożenie, ale może nas nawet dziecko mobbingować. Balada o Januszku. Przypomnijcie Państwo, jak mobbingował swoją matkę, syneczek. Mobbingują nauczyciele dzieci, ale dzieci też potrafią nauczycieli zmobbingować. Obrzydliwa technika zarządzania, która stała się w Polsce bardzo popularna. Szwedzi wyeliminowali mobbing w ten sposób, że przyjęli ustawę, że osoba, która mobbinguje i osoba, która się przygląda mobbingowi, jest tak samo karana. Nie wolno po prostu nie zgłosić mobbingu. To tak jakbyśmy nie zgłosili przejaw molestowania dziecka, abyśmy byli świadkami. I to wyeliminowali bardzo szybko. Ten problem mobbingu, czyli znęcania się psychicznego, a i fizycznego nad drugą osobą. Po prostu jest to przestępstwo karane i jeżeli jest się świadkiem mobbingu, to trzeba tą sprawę zgłosić. Ale ludzie zmobbingowani nie śpią. Ludzie zmobbingowani popełniają samobójstwo. Jest to przyczyna jedna z największych, poza nowotworami i kredytem, którego nie możemy spłacić. To są w zasadzie trzy główne przyczyny samobójstw. Nie wiem, czy Państwo wiecie, teraz powiem trochę smutno. W Polsce jest najwięcej samobójstw. Na świecie jest tylko jeszcze chyba Japonia i Węgry, które jest w pierwszej trójce samobójstw. 20 osób dziennie w Polsce odbiera sobie życie. 20 osób dziennie. Co 5 dni 100 osobowy samolot spada. Myśmy na jednej z konferencji psychiatrycznych, jeszcze był profesor Betulani na niej, taki raport żeśmy napisali do władz, ale to już co roku piszemy od wielu lat, nie ma, żadna władza do tego się nie chce przyznać. Nie ma, nie ma samorządu. 20 dziennie. Nawet dzieci małe, ośmioletnie. Głównie dzieci jest właśnie z powodu przemocy, gwałtów. Prawidłowy higieniczny sen. Co zrobić? Brak snu prowadzi do zrównoważonych hormonalnych, to wiadomo. Niewyspani mamy skłonność do spożywania większych porcji, a podczas zakupów decydujemy się częściej na niezdrową żywność. Ja zrobiłem taki eksperyment znowu, będąc kiedyś z córką, widziałem taką panią, która była widocznie bardzo zmęczona. Była dość otyła i bardzo zmęczona, nawet ziewająca. Wiecie, ziewanie to nie jest, mówi tam, że to reakcja na niedotlenienie. Nie, ziewanie to jest po to, żeby ochłodzić mózg. Człowiek ziewa po prostu, jeżeli jest mózg zaczyna być trochę przegrzany, dostawać większą temperaturę, też ziewamy i wtedy jest to jakaś ta reakcja, że to mózg się troszeczkę na jakiś tam minimalny stopień ochłodzi. Ale chciałem pokazać mojej córce, która będzie lekarzem, studiuje w Niemczech, jak bardzo kompulsywne zakupy u osób takich właśnie zmęczonych. Upolowałem, tak psychologicznie powiem Państwu, mówię, ta pani. Mówię, zobacz, teraz pójdziemy do tej pani i będziemy jej robić zakupy. Tej pani. Ona chodziła z wózkiem, cały czas widać, była czymś zmęczona. Zrobiłem to może nie kulturalnie, grzecznie, ale musiałem córce pokazać, jak wyglądają kompulsywne zakupy. I wrzucałem tej pani do jej koszyka to, co uważałem, że ona powinna kupić. Ciacha, różne takie, myślę sobie, jak będzie chciała, to wyrzuci. Przecież nie musi tego kupować. Wiecie, wszystko kupiła. Podeszła potem pod taśmę i ta brała to wyciągała na taśmę. Potem oglądała, sobie przypominała, że ona tego nie, ale chyba i wszystko kupiła. To był pokaz taki brutalny, ale jak my bardzo czasami kompulsywnie kupujemy, nie zastanawiając się. Bierzemy, bo to ładnie wygląda, bo tam coś tam i cyk do kosza, i cyk do kosza, i cyk do kosza. To jest też bardzo duży problem nas wszystkich, kompulsywne zakupy. W stresie, zmęczeni, niewyspani robimy takie, dokonujemy takich aktów przemocy na sobie. Ja może nakrężę dużo. No może, o właśnie, o będzie lepiej. O. Deprywacja, przerwany sen wpływa na jakość naszej mowy, na wzrok, jest powodem częstych bólów głowy, niewyspani jesteśmy drażliwi, no to wszystko wiemy, prawda? Sen zwiększa poziom testosteronu, a brak snu, zaburzenia snu prowadzą w do zaburzeń seksualnych, zmniejszenia libido. Także panowie powinni spać przynajmniej 7,5 godziny, żeby być w dobrej kondycji. Chociaż są naukowcy, którzy mówią, że sen jest w ogóle bezsensowny. Szkoda czasu na sen. Tesla był taki naukowiec, który różne elektroniczne pomysły miał. 300 czy 400 patentów. Bo mówi, że 2 godziny wystarczy. Po co tam spać? Poczytałem. Sny. Śnimy nawet zwierzęta. Delfin śni właśnie połową ciała, połową mózgu, bo on jakby zasnął całą, to by się utopił, bo on co chwila musi wychodzić, co jakiś czas wychodzić na powierzchnię, żeby zaprzegnąć, ale śpi połową. Ciekawe. Niewidomi. Ja mam pacjentów niewidomych, którzy pytam się ich o sny, czy mają sny. I właśnie tutaj zaznaczam, jest to niewidomi, ci od urodzenia mają czarno-białe sny, ale najczęściej nie widzieli nigdy człowieka, nie wiedzą jak wygląda człowiek, z opisów, z wyobraźni, prawda, ktoś im tam odpowiada. Ale oni zazwyczaj mają bezbarwne sny, ale częściej są to sny dźwiękowe, bo mają do czynienia z dźwiękiem, mają do czynienia z jakimiś tam akustycznymi różnymi sygnałami i te osoby śnią, czyli ja mówimy tu o śnieniu, chodzi o marzenia senne, mary senne, tak? To te osoby mają bardziej właśnie te dźwiękowe sny. Natomiast osobnicy, którzy utracili wzrok w wieku późniejszym, mogą mieć bardzo barwne sny, jakby kompensacyjnie śnią bardzo kolorowo. Może tak. A tak jest proces zdecydowanie lepszy. Świadomy sen. Przyczyną wielu odkryć. Niels Bohrs, fizyk kwantowy, zobaczcie Państwo, we śnie opracował strukturę atomu. Mendeleev. Pamiętacie Państwo, uczyli nas tablicy Mendeleejewa, o tym się nie mówi, dzieci się nie uczy. Beethoven wyśnił 9. symfonię, ale nie tylko. Wiele symfonii wyśnił Beethoven, albo głuchy. To mówił, że niewiele słyszał, ale potrafił przenieść we snach. Elias Howe wyśnił do maszyny do szycia Rassingera. On tak ciekawą rzecz, bo on jemu się ludożercy przyśnił temu Hołowi, Eliasowi. On widział ludożerców, którzy z takimi dzidami, czy z takimi, jak to się nazywa, maczugi, na końcu z takim otworem. I on powiedział, że sobie pomyślał, że to może być dobra rzecz, jeśli chodzi o igłę do maszyny, bo już była wynaleziona zwykła igła do szycia, ale to nie mógł wstawić do maszyny, bo ona była na końcu. A tutaj trzeba na początku. No i to mu się udało. Edison, Edison uważał sen za straty czasu. Dziedzictwo epoki skiniącą. Mówi, że ludzie, którzy śpią po 80 godzin dziennie, nigdy nie są pełni wyspani, pozostają przez resztę życia w coś rodzaju lotami. A sam na regenerację poświęca całe kilka godzin, 4. O Tesla, mówiłem Państwu o Tesla, o Teśle, 2 godziny wystarczy. Po co? Zbyt długi sen też jest szkodliwy. Czyli są wśród Państwa osoby, które za długo śpią. Też jest trochę choroba. Nadsenność, hiperosm. Hipersomnia inaczej. Długo się śpi i te osoby często mogą mieć problem z cukrzycą. Upośledzona tolerancja glukozy, czyli właśnie nadsenność osoby. Tak? A tutaj choroby serca, i nadciśnienie, i choroba wieńcowa. Proszę dalej. O, to jest taki sposób. Warto było, żebyście Państwo to sfotografowali, zapamiętali, bo to jest dość ciekawe. Ja to wypraktykowałem na sobie, na rodzinie i to Państwu zaskakująco działa. Ja na początku skeptycznie do tego potrzebny, ale tam, gdzie tam. A to troszeczkę działa. Tam jest tylko taka rada, żeby podczas tego wdechu i wydechu język trzymać, dotykając górnego podniebienia, to przy zębach. I zrobić sobie taki po prostu, takie ćwiczenie. Jeżeli się tego nauczymy, to można bardzo szybko zasnąć, jeżeli ma się problem. Bardzo praktyczne. Bardzo fajne i wdech trzeba zrobić, rzucić, prawda? Tak, żeby słychać, że ten wydech zrobić przez usta i potem zamknąć usta. Powoli przez nos są do 4, potem wstrzymać do 7 i potem po 8. To nie chodzi o 8 sekund, tylko żeby było to proporcjonalne, tak? To może być szybkie nawet te na początku. Nie jesteśmy w stanie 8 sekund wydychać. Nie wszyscy potrafią, nie wszyscy mają taką możliwość płucną, taką pojemność, prawda? I tutaj warto by było spróbować właśnie taką technikę sobie po prostu się nauczyć. Bardzo taka prosta, a daje zamiast tabletki. Proszę. A możemy dalej iść. Jeszcze dalej, bo to są to jeszcze dalej, dalej. Jeszcze proszę dalej. Jeszcze dalej. O! Relaksacja może spowodować zaburzenia mowy wzroku, to już mówiliśmy troszeczkę. Mogą spowodować halucynacje, wizje, tunelu podwójne widzenie, ale to jedziemy dalej. Bóle głowy, migreny. 36 do 58% osób z zespołem bezdechu sennego budzi się właśnie rano z bólami głowy. Nie wiem, czy ktoś z Państwa cierpi na bezdech senny. jest to coraz częstsza wykrywana przypadłość. Jest to troszeczkę, powiem Państwu, że tutaj tak narzekałem na początku na te smartfony, ale niektóre mają takie aplikacje, które potrafią wychwycić fazy bezdechu i zarejestrować tą fazę bezdechu. Bo jak, chyba że żona, bo najlepszą aplikacją jest żona, która wychwytuje i czepie nas po głowie, prawda? Jak ktoś ma taką, to jest najlepsza aplikacja, ona jest zdrowa, żona nie promieniuje, chociaż może czasami promieniuje, ale generalnie jest lepsza niż smartfon. Ja wolę na przykład moją żonę od smartfona bardziej. Natomiast rzeczywiście te aplikacje pomagają, proszę Państwa, pomagają. Niektórym udało się wychwycić bezdech senny. To jest przypadłość, która jest dość dokuczliwa, ale jest w tej chwili możliwość leczenia tego. Są ośrodki, które badają bezdech senny. Można po prostu się tam zapisać. Robi się już teraz takiego holtera. Można to leczyć. Proszę dalej. To wiemy, że ludzie niewyspani częściej łapią choroby wirusowe, prawda? Opryszczki. Gorzej nam się, łatwiej zapadają infekcje, prawda? Proszę dalej. Nadprodukcja moczu. To jest ciekawa rzecz, że podczas snu organizm spowalnia dzielną produkcję moczu. Większość ludzi, chyba że mają problemy tam z pęcherzem, czy chorują, ale powiedzmy zdrowa osoba nie musi tam raz czasami wstanie, ale jak się mocniej więcej napije, ale jak ktoś nie śpi, to produkcja moczu odbywa się tak samo jak w dzień. Dlatego osoby, które nie śpią, takie błędne koło jest, nie? Nie śpię, chodzę do toalety, a chodzę do toalety, bo nie mogę zasnąć. No i tak w kółko. Nie wiadomo, co już jest przyczyną, co jest skutkiem. Tak w kółko całą noc nieraz może pochodzić. Bo my nie śpimy. Napiliśmy się, a nie śpimy, czyli cały czas chodzimy. I dlatego produkcja tam moczu jest jak w dzień. Tak? U dzieci moczenie nosy troszeczkę tutaj ma inne podłoże, czasami jest emocjonalne, czasami takie do pewnego wieku, także jeżeli to jest emocjonalne, to bardzo ładnie dzieci reagują na hipnozę. Ale jeszcze biofeedback jest takie urządzenie, które jest tutaj w Polsce, w Szczecinie też stosowane, wyciągnącym bardzo, że Państwo gdzieś macie kogoś, szkoda, żeby się dziesiątka męczyło, już taki 4-5-latek już nie powinien w pampersy robić, tylko po prostu można, bo wtedy już można pomóc. Jedziemy dalej. Drażliwość, roztargnienie, prawda? No to wiadomo, jedziemy jeszcze dalej, co tam, kłopoty z pamięcią. Zakłócenia snu u osób starszych mogą prowadzić do zmian struktury w mózgu, które związane są z zaburzeniami pamięci. Osoby niewyspane mają generalnie gorszą pamięć. Słabe sennego niedobór związane jest z wyższym poziomem amyloidu beta. Jest takie białko, które powoduje chorobę Alzheimera. Także też nie wiem, czy ten Tesla miał rację, ale właśnie osoby z problemami długotrwałymi problemami z zaburzeniem snu mają większą podatność na chorobę Alzheimera. Ta muzyczka Państwa nie usypia? Bo ona jest do usypiania. Ja powiem może o muzyce kilka słów. Warto umieć zasypiać z muzyką, dlatego że ale to trzeba umieć dobrać też muzykę. Muzyka powinna być w rytmie takim, jaki jest nasze serce, pracuje w takcie na 4/4, a w rytmie takim 60, w takim tempie może 60 na minutę. Tak jak serce powinno pracować we śnie. I jeżeli taką muzyczkę sobie dobierzemy, mniej więcej tą, co leci, ja powiem, jak autor się nazywa, tylko że też powinna być prezentowana nie ze smartfona, nie z telefonu, tylko z jakiegoś nośnika, który jak najmniej produkuje tych fal. Najlepsze były stare te magnetofony. I jeżeli ma jeszcze wyłącznik jakiś taki czasowy, przepięknie przy muzyce się zasypia. Bardzo cichutko, na granicy ciszy ona powinna być. Także, że można podgłosić trochę muzykę tą. Ja chciałem tylko taki eksperyment, troszeczkę podgłosić. bo też na początku są takie możliwości, żeby głośniej leciała i potem ją ściszać. I Państwo, czy jak ją głośniej damy, to coraz mniej słyszymy tego, prawda? A teraz chyba ciszy zupełnie. A my śpimy przy tym. Kiedyś w jednym z supermarketów zapytaliśmy, jak może niech leci takiego, jak się pozbyć klientów, żeby taktownie się pozbyć. No, tam jakiś sposób miał, żeby taktownie, żeby nie krzyczeć 21, proszę wychodzić, proszę do kas, nie? Najczęściej takie coś jest, takie w supermarketach, czy tych takich tam większych, jak tam Auchan, czy gdzieś tam tych dużych takich sklepach, gdzie nas nawołują ostatnio Agata meble, zaczęli krzyczeć, proszę do kas, proszę Państwa, i tak sobie tam. Natomiast ja mówię, słuchajcie, tego menadżera, to był w makro. Poprosiłem, żeby jak już zbliża się tam 21, 22, żeby podgłosić muzykę tak na maksa, żeby ona głośna była i nagle ściszyć się. I lekko światła przygasi, nic nie mówić. Ludzie wiedzieli, że jest koniec. Nie trzeba krzyczeć do ludzi, żeby ich denerwować. Lepiej po prostu zainwestować 100 peryduszy zamiast... Proszę? Lepiej po prostu zainwestować 100 peryduszy. Gdzie? No w ogóle, po prostu zamiast stać przy muzyce. Ale Pan chce zasnąć, czy Pan chce... Można, no może, jeżeli Panu przeszkadza coś na zewnątrz, to oczywiście chrapanie czy coś, oczywiście, że lepiej ze stoperami. Ja na przykład czasami, jak jadę pociągiem, to muszę mieć stopery, bo ja słyszę chrapiącego w pierwszym przedziale, jestem ostatni. Mnie to strasznie przeszkadza. I oczywiście stopery, tylko że czasami stopery też nam nie dadzą, bo słyszymy myśli własne, słyszymy jakieś tam kłębiące się problemy, a ta muzyka nas troszeczkę, ten mózg troszeczkę jakby odciąża. Prawda? Dlatego warto czasami spróbować. No, nie jest to jakiś tam obligatoryjny pomysł, ale bardzo pomaga. Proszę dalej. Powolność, no to tam z różnymi tam problemami pamięci, spowolnienie, no to wiadomo. Taka ciekawostka, powiem Państwu, a propos, bo mi się to przypomniało, dotyczących tych kadetów West Point, ale Amerykanie zrobili brutalną rzecz w walce z talibami. To zostało zabronione przez różne te organizacje humanitarne, a zrobili rzecz bardzo ciekawą. Nie dali talibom spać. Puszczali głośniki w tych miejscach, gdzie oni się nam spodziewali, jakieś ukierunkowe głośniki z dźwiękiem nieprawdopodobnym, który nie był w zasadzie do zniesienia, nastawiony na te miejsca, gdzie się spodziewali tych, i tam dochodziło do koszmarnych sytuacji. Ci ludzie po prostu nie mogli wytrzymać, ci talibowi. To jeszcze były czasy, i do organizacji, że nie wolno tak. Żeby te talibów nie wolno tak męczyć, bo to jest niehumaniczne. Talibowie, trzeba do nich przemawiać innym głosem, a nie takim brutalnym dźwiękiem, żeby ich tam dźwiękiem męczyć. No nie jestem zwolennikiem jak raz innych militarnych, ale ten dźwięk mi się podoba. Walka, nie uciekają dalej. Proszę bardzo. Choroby serca, no to już wspominaliśmy, że problemy z nadciśnieniem, Osoby, które przesypiają 4 godziny na dobę, mają podwyższoną akcję serca w porównaniu z tymi, które poświęcają więcej czasu. Mniej więcej 7,5 godzin. To jest taki prawidłowy sen. Ciekawostką jest fakt, że my śpimy w cyklach takich 1,5-godzinnych. Tak, jakbyśmy chcieli drzemkę sobie uciąć, to ta drzemka powinna być wielokrotnością 1,5 godziny. Czyli lepsza jest drzemka 1,5 godziny niż 2 godziny. Tak? Jeżeli już się nastawiacie na... jesteście bardzo zmęczeni, chcecie się dobrze wyspać, to postarajcie się Państwo na 1,5 godziny nastawić, albo 3 godziny, tak? A nie 4. Taką drzemkę 1,5 godziny. Te siesty trwają około 3 godzin zawsze. Od pierwszej do 15, znaczy, jakoś tak jest. Czy od pierwszej do 16. No w każdym razie 3 godziny siesty trwają południowe. On to, nie wiem, czy oni wiedzą o tym, czy oni po prostu to tak już mają przepracowane. Dlatego te półtorej godziny, dlatego że nasz cykl snu jest taki 5 cykli, one dają 7,5 po półtorej godziny. Czyli jest taka faza, gdzie nie śnimy, ona trwa 90 minut gdzieś tam, tak powiedzmy 90 około, prawda? I nie śnimy, i potem wchodzimy w fazę 20-minutową fazę snu, śnienia tego, który my nazwamy marzeniami sennymi, marami sennymi. Przez 20 minut i potem znowu jest gdzieś 90 minut i znowu 20. Jeżeli te fazy się ładnie pokrywają, to my pamiętamy sen, zależy w jakiej fazie się wybudzimy. Jeżeli się wybudzimy w tej fazie, to my pamiętamy sen, ale pamiętamy zazwyczaj ostatnie 20 minut. Nam się wydaje, że tam pamiętam dłuższy sen, ale to jest tak, że pamiętamy sen. Czasami się kontynuuje ten sen, przepraszam, kontynuuje się ten sen, prawda? Położymy się, półtorej godziny ten sam sen się nam śni, no jest jakiś niezbadane, bo są te marzenia sennie. Egipcjanie tam próbowali senniki układać. Państwo macie senniki w domu? To się czasami sprawdza. Proszę zacząć. Problem gastryczny, no to wiadomo, jest taka choroba leśniewskiego krona, która zaczęła być teraz coraz częściej dostrzegana przez naukowców. To są takie zaburzenia, stany zapalne jelit, ale one czasami idą od samego jelita aż do jamy ustnej. I one właśnie zaczęto zauważać, że to u osób, które bardzo krótko śpią, to jest zaburzenia gastryczne pod tą postawą. Proszę dalej. Obniżony popęd seksualny. Testosteron jest ważnym składnikiem popędu seksualnego, pożądania zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. I sen zwiększa poziom tego testosteronu, a brak snu. I potem panowie przychodzą i sobie Lenafil biorą. Czyli taki podnoszący to. Idziemy. Cukrzyca. Bycie na jawie, gdy twoje ciało chce spać. Wprowadza bałagan do metabolizmu. To jest fajne zdanie. Co z kolei zwiększa ryzyko występowania oporności na insulinę. Bycie na jawie, gdy twoje ciało powinno spać może nawet, tak? Prosimy dalej. Rak. No to niestety szuka się tych przyczyn chorób nowotworowych już wszędzie. Ale to, co Państwu mówiłem o stresie oksydacyjnym, o braku snu, o polu magnetycznym, skądś te nowotwory nas w tej chwili po prostu osaczają. Nas nie islam wykończy, tylko wykończą nas nowotwory. Dalej. Depresja. Depresja jest to stan, w którym osiowym objawem jest lęk, głęboko obniżony nastrój, coś takiego jak anhedonia, to nazywamy brak poczucia radości. Nic tą osobę nie cieszy. Wokół się dzieją fajne rzeczy, rodzą się dzieci, wnukowie, jest radość, jest jakaś tam komunia, jest jakieś coś pięknego się dzieje, a nas nie cieszy nic. Nie potrafimy się radować. To jest właśnie, my to nazywamy takim jednym słowem anhedonia, czyli brak poczucia radości. Nic nam nie sprawia przyjemności. A faktycznie są rzeczy, które powinny nam sprawiać. I sen, i zaburzenie snu mogą powodować, że może czasami zaburzenie snu jest taką maską depresji. Człowiek ma problemy ze snem, gigantyczne problemy ze snem, od wielu lat nie śpi, a potem się okazuje, że to jest na podłożu depresyjnym. Ale ja nie mam depresji, ja mam wszystko w porządku. Tylko mnie nic nie cieszy. Nic mnie nie raduje. Wszystko mam, wszystko bogaty jestem, mam samochód, dom, wszystko. Dzieci się rodzą, a mnie nic nie cieszy. Ale to nie jest depresja, proszę Pana. Ja mam problem ze snem. A to jest osiowy objaw, czasami przykrywa poważną chorobę, jaką jest depresja. Możemy dalej. Lunatyzm. To jest Państwa lunatykowa? Wszyscy lunatykowali. Wszystkie dzieci raz miały epizod, a my też byliśmy kiedyś dziećmi, prawda? Niektórzy są nadal, ale dzieci lunatykują, proszę Państwa, raz przynajmniej w toku swojego życia, ale to jest takie tam czasami przeniesienie jakiegoś w nocy rzeczy z pokoju do kuchni, czy z kuchni do pokoju. To są takie, na pewno Państwo to obserwowaliście. Jakkolwiek nad lunatyzmem bardzo mocno się naukowcy zastanawiają, dlatego że w tej chwili było odnotowane kilka spektakularnych zbrodni na tle właśnie zaburzeń snu, jakim jest lunatyzm. Okazuje się, że była taka opisana w mediach sytuacja, gdzie mężczyzna pojechał kilkadziesiąt kilometrów samochodem własnym, zabił swoich teściów i wrócił i położył się spać. I nic nie wiedział. I wiecie, został uniewinniony. Uznali lekarze, zbadali go, że on lunatkował. On to zrobił po prostu nieświadomie. Możemy dalej. Czyli nagłe przejście z głębokiego snu do tak zwanej fazy REM, czyli fazy, proszę Państwa, tej marzeń sennych, tak? Powoduje nie tylko lunatyzm, a niekiedy mówienie przez sen. Dzieci często mówią przez sen, no, my też nieraz mówimy przez sen. To jest taka pewna forma lunatykowania, mówienie przez sen. Nocne wycieczki zaczynają się od na dole w wieku 3-4 lat, przeważnie kończą się do 14, to nie jest nic poważnego. Oczywiście, jeżeli zaobserwujemy, że to lunatykowanie jest częste, no trzeba zabezpieczyć schody, jeżeli ktoś ma, zabezpieczyć okna, gaz, żeby tam ktoś nie otworzył, ktoś nie zrobił jakiejś krzywdy sobie i nic. Tak? Lunatycy robią niekiedy przedziwne rzeczy. Właśnie pewna kobieta co wieczór schodziła z pierwszego piętra do swojego domu, by podjadała cały czas i cały czas swoją służącą podejrzewała, tam afera była, ale potem kiedyś, ale ta służąca nie paliła, ale kiedyś papierosa. Poszła z papierosa, zapaliła sobie papierosa w czasie tego takiego lunatykowania i zostawiła w lodówce tego papierosa. Na szczęście nic nie stało w lodówce z nas. No i to się tam potem jakoś wyjaśniło. Z tym księżycem to nie jest do końca prawda, chociaż mówi się, że można dalej. Mówi się, że jednak pole magnetyczne ma wpływ, bo księżyc ma jakieś tam pole magnetyczne i tak, no ale to naukowcy nie udowodnili dokładnie. Czy ma to wpływ, czy nie ma? Podjadanie w nocy pomaga, czy przeszkadza? Czym? Wydanie lodówki w nocy. No mówiłem o tym, że bardzo dużo osób podjada w nocy sobie. Chodzi. A co ciekawe, gdzie Państwo, nikt nie podjada serka grani. Kiełbasy. Bo to musi zacharobotać, powąchać, nie? Żeby to wszystkie zmysły się poruszały. Ja nie słyszałem, żeby ktoś w nocy podjadał serek grani albo jakąś tam. Coś takiego, zawsze coś musi być, chipsy, kiełbacha i coś takiego ostrego, nie? Ale pomaga to nas. Pomaga, oczywiście. Cudowna sprawa. Proszę dalej. Macie Państwo wpływ księżyca na ten, no ja nie wiem, nie mamy badań na ten temat jakiś, czy księżyc wpływa. Niektórzy zasłaniają, niektórzy mówią, że wpływa, że gorzej śpią osoby nawet nie lunatykujące, że te fazy księżyca mają jakieś tam podobno wpływ. Tak? Co tam? Lunatyk. Osoba podczas snu jest aktywna ruchowo i nie jest tego świadoma. Także lunatycy nie są świadomi swoich czynów. Oni mogą być wybronieni. Państwo coś tam zrobicie, rozrabiacie, to powiecie, że lunatyzujecie. Może się uda. Dochodzi do takiego stanu w głębokiej fazie snu. Oni siadają, chodzą, spacerują i tutaj właśnie do wychodzenia z zewnątrz mają otwarte oczy w ogóle. Dlatego on się nie przewróci. Lunatyk się nie wywróci. Chyba się potknie gdzieś tam, bo nie wie, że tam jest coś. Ale jeżeli własnym w domu jest, to rzadko się lunatyk wywraca. Rzadko sobie łamie ręce czy nogi. Co strąży. Ale ugotuje, może, że taka żona ugotowała rano śniadanie, wszystko zrobiła i poszła spać. Granie na instrumentach muzycznych. Tak, to też zdarzyło nam się kiedyś obserwować osobę, która lunatykowała w ten sposób, że siadała w nocy do fortepianu, grała i szła spać. Ja miałem taką osobę, jak jeszcze na praktyce szpitalnej byłem w klinice Nabroniewskiego, kiedy robiłem specjalizację właśnie z psychiatrii, że dziewczyna w fazie głębokiego takiego snu pisała wiersze. I bardzo ładne wiersze pisała, których zupełnie nie znała. I nikt nie znał tych wierszy. Ja jej potem przeczytałem te wiersze, pytam się, czy ona zna autora tego wiersza. Ona nie. No to pani. Ja coś takiego napisałem? Zdolna jest. Ładne nawet te wiersze pisała. I to, co wspominałem, może być, może pan zaznaczyć. Co wspominałem o tym prowadzeniu samochodu. Prowadzą i wcale nie robią wypadków, jakby nam się wydawało, że romantyk wcale nie musi. To są mechanizmy, automatyzmy, które powodują, że oni mogą przejechać, on widzi, nie przejedzie. Jak tam nic mu nie wiedzie w drogę, to może przejechać nawet kilkadziesiąt kilometrów. W takim półśnie. Jeśli chodzi o to, to Państwo wiecie, że są nocne marki, czy sowy i poranne skowronki. Tak się jakoś tam dzielimy, prawda? I człowiek jest najbardziej senny w późnych godzinach wieczornych i nocnych, między godziną 22 a 1 i we wczesnych godzinach popołudniowych, między 13 a 15, więc ta siesta powinna być w tych mniej więcej godzinach. Nie wiem, czy się Państwo z tym zgodzicie, ale coś w tym prawdy jest, że między 22 a 1. Potem jak już nie dośpimy do godziny, nie zaśniemy do godziny 1, możemy mieć problem ze śnieniem. Potem zaczynają się takie bezsenne nasze aktywności. Idziemy do lodówki, coś tam kopniemy. Najlepiej sobie, proszę Państwa, zrobić, pochować kiełbasę i same serki takie. Homogenizowane. Tak. One wtedy nie szkodzą na zęby, aż tak bardzo, no. Spróbować taki chwyt. Obawiam się, że nie. Może nam się zniechęci podjadać w nocy. Proszę dalej. Narkolepsja. Jest coś takiego, wie Państwo, nie wiem, czy Państwo słyszeliście, taką, mówi się, nawet to jest padaczka senna. Nagle człowiek zasypia. W pracy, na biurku, koniec. Ja kilku pacjentów mam z narkolepsją, którym takie zaświadczenia do pracy daję. Oni padają i tam 3-4 minuty, 5 śpi w pracy, przy biurku. Zaśnie i już szef wie, że on zaśnie, to wszyscy wiedzą, że musi na chwilę zdrzemnąć się, tak? Może tak. Jak się samochodem jeździ, nie się oczy zamykają. Ze zmęczenia, ale to jak narkolepsja jest w samochodzie, to są już niestety katastrofy. Dobrze, dalej na katalepsję będziemy się zastanawiać. Halucynacje hipnotyczne są to takie często wywołujące lęk, marzenia senne. Budzimy się z takim potwornym lękiem w nocy nieraz, prawda? Że nie możemy, ktoś nas dusi, ktoś nas goni, nie możemy uciec, bo mamy taki paraliż przysenny. Taką niemożność poruszania się. Dobrze, dalej. Nie, to już pominiemy, bo to są leczenia. To dla lekarzy był wykład. Dalej. Czym właściwie jest sen? To jest jeden z podstawowych zachowań człowieka. Bazowa, tam rytmiczna, spoczynkowa, aktywna. Ten mózg mimo wszystko pracuje. Wbrew pozorom w hipnozie, jakbyście Państwo, ktoś był kiedyś zahipnotyzowany z Państwa? Jak będziemy robić warsztaty tutaj z Państwem, to możemy zrobić wtedy taki seans hipnozy, żeby Państwo... I to nie jest sen. Wszyscy myślą, że w hipnozie to się śpi, a tam się nie śpi. W hipnozie się czuwa. Hipnoza jest nawet bardziej aktywną niż sen, dlatego że to jest, bym powiedział, jak jest... to jest maksymalna koncentracja na jakimś bardzo jednym bodźcu. Prawda? Także wyłączamy wszystkie jakby bodźce zewnętrzne, które przeszkadzają i koncentrujemy daną osobę na tym właśnie bodźcu, na oddechu czy na jakimś tam. Wykorzystywano troszeczkę, była kiedyś do nauki tak zwana nie terapia, tylko jak to się nazywała, no w każdym nauka przez sen. Tam próbowali naukowcy naukowcy udowodnić, że można się nauczyć języka przez sen. Książkę można, to są takie chyba jednak trochę bzdury. Natomiast jest jeden pomysł stworzony przez bułgarskiego psychologa i to była nauka właśnie w takim stanie alfa, czyli też wyłącza się wszystkie bodźce i synchronizuje się oddech, tam muzykę się wykorzystuje odpowiednią i pojemność pamięci się wykorzystuje tutaj. Nasza pamięć oddycha, cały czas mamy coś takiego, komórka pamięci się otwiera i wszystkie komórki zamyka, prawda? I weźmiemy wdech, komórka się otwiera i wtedy na tym szczycie wdechu można było się czegoś nauczyć, na przykład słówek, tak? I to są sugestopedia, to się nazywała nauka w każdym razie nie w hipnozie, tylko w głębokim relaksie. Ogromną popularność ma nadal w niektórych krajach uczenie się właśnie w tym stanie. Nawet są chyba w Empikach, można kupić specjalne zestawy do nauki, szybkiej nauki na przykład języka. Chcemy się jakiegoś języka nauczyć, bo wyjeżdżamy za 2 miesiące za granicę i te 1000 słówek, chcąc nie chcąc, wtłoczymy, ale musimy się uczyć właśnie w tym stanie alfa. Jak jest, zresztą taką sytuację miałem, że moja Ola do podstawówki chodziła, nie mogła się nauczyć inwokacji. Tato, ja się nie nauczył, bo to jest dla mnie za trudne, ja mam chyba na jeden dzień miała, uczyła się, nic nie powiedziała, ja mówię, okej, ja będę Ci czytał, Ty wejdziesz w taki relaks i pokazał mi po prostu jak ma to zrobić, weszła w taki głęboki relaks, wdech, zatrzymanie, wydech, zatrzymanie. To jest takie 4 fazy, czyli wdech trzeba zatrzymać, wydech zatrzymać, czyli zatrzymujemy, zatrzymuje. I znowu wdech. Ta komórka się otwiera i ja jej tutaj podawałem informację. Ona miała zamknięte oczy, sobie siedziała i ja mówię wdech, zatrzymanie i ja mówię Litwo, ojczyzna moja. Raz wydech. Zatrzymanie. Wdech. Ty jesteś jak zdrowy. I tak ona się po prostu uczyła i wierzcie mi Państwo, że ona to 2 razy powtórzyć się nauczyła. Ale był najlepszy moment, bo mój Paweł miał wtedy właśnie chyba ze 4 latka, siedział po stole, bawił się i robił to samo co my. Czyli robił wdech, zatrzymywał, wydech, zatrzymywał i nauczył się inwokacji. Byłem w szoku. Przecież nikt go nie uczył tego, on 2 czy 3 razy to usłyszał, ale właśnie uczył się w tej fazie. I nauczył się. Rado. Potem Mikołaj przyszedł tam inwokacją przed 4 lata. Proszę dalej, 1/3 życia dorosłego sen. 2 fazy to właśnie ta pierwsza faza to jest faza tego snu wolnofalowego. Ta faza REM to jest taka faza, ona widać, że człowiek śni, jak się ruszają gałki oczne. Jak chcemy zobaczyć, czy ktoś śni, czy mu się coś śni, to bardzo mocno gałki oczne będą się ruszać. Można to zaobserwować, jak się to bardzo pięknie tak na dzieciach szczególnie. O, ten już mi te oczki tam biegają. I dalej już. Odbudowa tkanek, termoregulacji, czynności biologiczne, utrzymanie pamięci. To, żeśmy już się nauczyli, tego to wiemy. Taka powtórka teraz jest. Trochę dalej. Tam te fazy, to nie będziemy się tutaj... Sen zaczyna się właśnie fazą takiego płytkiego snu. Prawidłowy sen zaczyna się fazą snu takiego, powinni wchodzić w tą fazę snu. Ci, co od razu zasypiają po cięciu, no i wcale się nie wyśpią. Trzeba po prostu nauczyć się spać. To jest, nie jest prosta sprawa, ale można. Jeżeli Państwo wykorzystacie, pamiętacie ten trik, który jest podany, do tego muzyczkę jakąś łagodną, to można. Jeszcze bez tabletek. No a jak nie, no to są tabletki, które no, pomagają nam wyregulować sen. Nowej generacji tabletki nie są aż takie bardzo szkodliwe, jak kiedyś benzodiazepiny podawano, takie tam Relanium, Relador, prawda? Takie podawano leki i one były rzeczywiście powalające, niszczące, ale tych tabletek nie radziłbym brać, natomiast no, doraźnie można od czasu do czasu wziąć ten zolpidem, czy zolpik jakiś, ale to przynajmniej 2-3 razy w tygodniu można sobie, on się nie zależy. Biznesmeni robią tak, że przez 5 dni biorą ten lek, a potem 2 dni przerwy robią. I wtedy się nie uzależnią. Czyli 2 dni, kiedy nie idą do pracy, mogą sobie pozwolić na bezsenną noc, a przez 5 nocy, jak weźmie, to badania wykazały, że nie ma aż takiego gigantycznego uzależnienia. Ale powiem Państwu niezwykłą ciekawostkę, która nie została jeszcze opublikowana, ale nas, lekarzy, zszokowała. W 2 ośrodkach, w Moskwie i w jakimś ośrodku stanowym, podano jeden z tych leków z zolpidem, Sinlox chyba konkretnie, osobie w śpiączce. Osoba była w śpiączce, kilkunastoletniej śpiączce, i proszę sobie wyobrazić, bo była bardzo pobudzona. Osoby w śpiączce bywają pobudzeni, rzucają nogami i podano przypadkowo, no ktoś tam podał zolpidem i ta osoba się wybudziła. I mniej więcej w tym samym czasie zrobiono ten eksperyment w Moskwie. Rosjanie tylko usłyszą, że coś się od razu i też doszło do wybudzenia. Myśmy nawet chcieli panią tam z tej kliniki Budzik zainteresować tym, tylko że nikt nie chce podjąć ryzyka. Bo jakby teraz to dziecko zgasło, no kto zaryzykuje podać? Rosjanie tam się nie boją ryzyka. Ale u nas nikt nie zaryzykuje, natomiast mogłoby dojść do spektakularnych wybudzeń lekiem nasennym. I nie jest to typowo lek nasenny, jest to lek regulujący fazy snu. Żeby te fazy były odpowiedniej głębokości, długości i czasu. Proszę. Klasyfikacja. O tych klasyfikacji jest bardzo dużo, to żeśmy trochę rozmawiali, o tym somnambulizmie. Pięknie lunatyzm to jest sennowództwo, brzydkie słowo w Polsce. Proszę dalej. Bezdech senny. Osoby cierpiące na bezdech senny po przebudzeniu nie czują się wypoczęci. To jest duży problem, coraz większy i coraz więcej na to się zwraca uwagę. Czy jest niebezpieczny dla życia? Niektórzy się boją, że nawet do 2 minut niektórzy potrafią nie oddychać. Nie zdarzyło się, żeby osoba z bezdechem sennym w nocy zadusiła się sama. Jakkolwiek nie wiemy, skąd są nagłe zgony w nocy. Czy to właśnie nie jest to niezbadany, niezdiagnozowany bezdech senny. Ale coraz częściej jest rozpoznawany i już można leczyć, jak Państwu wspomniałem. Są już metody i dość dobre. Są w ogóle dwa podejścia. Z jednej strony jest ośrodkowa przyczyna, mózgowa przyczyna, gdzie mózg wysyła sygnał do przepony, nagle przepona zatrzymuje się i nie ma tego ssania, tego pompowania powietrza, a druga przyczyna wiątkości tutaj w górnych drogach oddechowych, też tam się coś blokuje i też jest ten bezdech senny. Ale to najczęściej chorują na to mężczyźni i najlepiej wykrywają to żony, matki, kochanki też. Proszę dalej. Te kochanki nie są takie złe, bo pani od razu kochankę kochała. Kochanka czuwa bardziej niż żona. Żona pójdzie spać do drugiego pokoju, kochanka nie pójdzie do drugiego pokoju. Kochanka śpi zawsze z kochankiem i one często, proszę Państwa, wykrywają ten bezdech senny. Potem go rzucą tego chłopaka, bezdech senny potrzebny taki frajer, nie? Będzie mi tutaj straszył w nocy, ale potem mówi, ty masz jakiś bezdech senny, on przychodzi potem do domu i on mówi, ja mam bezdech senny i żona się lituje, mówi tego, no że kochanka wcale nie jest takim złym, jakimś tam duchem, no. Czasem pomoże uratować nam życie, prawda? No to macie Państwo bezdech ośrodkowy, z mózgu wysyłany jest sygnał do przepony, nakazujący przerwanie ruchów i człowiek przestaje oddychać. Albo zamykają tak zwany bezdech górnych dróg oddechowych w czasie snu i tu mięśnie właśnie tych języka, gardła rozluźniają się, takie środki galaretowate, i zapada się to i blokada. Albo czasami jest pomieszane. No i to są takie różne pomysły, techniki, które mogą, jak Państwo widzicie, że można coś robić, nie można zostawiać tej osoby. Osoby, które cierpiały na bezdech sennych, a wyleczyły się z tego, zupełnie inaczej funkcjonują. Chudną, są bardziej wysportowani, wypoczęci, więcej mają humoru, mniej depresji. Także czasami nie wiemy skąd u kogoś jest taki zły nastrój, przychodzi do pracy, mobbinguje, a bezdech. Proszę dalej. Dalej, tutaj gdzie mam narkotyki, to jest takie podstawowe. Dobrze, jeszcze dalej. 61% osób nie mają problemu ze snem. Ja już bym w tej chwili powiedział, że jednak jest to badanie już nieaktualne. 26% obecnie mają problem z snem, ale to są osoby, które już chodzą, leczą się, a są osoby, które mają problem, a nie leczą się. I tych nie wiemy, ile jest. Proszę dalej. Możemy dalej. Trudności w zaśnięciu, sen przerwany, wczesne budzenie się, niemożność zaśnięcia, zmęczenie poranne, zmęczenie w ciągu dnia, zła jakość snu. Proszę dalej. Gorsze wyniki w nauce, większa absencja chorobowa, rzadszy awans. Ja bym dodał, że jako czwarty, tendencje suicydalne, tendencje właśnie samobójcze. Kiedyś miałem taką, ktoś mi przypomniała, zupełnie może oderwana sytuacja, ale taką ciekawostkę Państwu powiem. W Szczecinie była taka... przed świętami Bożego Narodzenia zadzwoniła w nocy do mnie dziewczyna, która właśnie napisała mi SMS-a. Ona nie zadzwoniła tylko SMS-a, no to też jest pewna forma. Dzwoniła, napisała, że ona nie śpi od wielu miesięcy, ma problem, życie jej się wymyka, coś takiego. Ale nie powiedziała, że wprost, że ona chce coś sobie zrobić, że ona chce się zabić czy coś. I ona tak SMS-owała w nocy do mnie, że może to była właśnie godzina 2, 3. Jeszcze moja żona mówi, co ty, kochankę masz, jakieś SMS-y tutaj, się obudziła, mówi. I ja nie mówię, myślę, że tutaj jest jakiś problem, jakaś osoba nieznana mi, bo nie wyświetlił mi się ten numer jako znany, tylko jako tam numer telefonu. Więc nie była to moja jakaś znajoma. No i tych SMS-ów kilkanaście. I te SMS-y były coraz bardziej rozwlekłe, coraz bardziej błędy ortograficzne, bo tak jak ona by zasypiała ta osoba, ale pisała te SMS-y. Więc ja wywnioskowałem, że ona jest w trakcie próby samobójczej, że ona coś zaczyna brać, coś chce odejść. Ale to były moje tylko takie, powiem Państwu, no, przypuszczenie. I teraz sytuacja jest taka, że z drugiego telefonu zadzwoniłem na 112, odezwała się dziewczyna dyżurna. Ja się przedstawiłem, ona ze Szczecina, bo ja mówi, to mam przez raną noc. Jak ona usłyszała mój głos, mówi, jak doktor dzwoni, to już będziemy mieli piekło. Ja mówię tak, żeby spróbowali namierzyć taką osobę, bo podejrzewam próbę samobójczą. I mówię tak, wyślijcie karetkę, wyślijcie straż pożarną i jedźcie radiowozem. Ona mówi, po co tam straż pożarna? Ja mówię, bo wy zapukacie i nikt nie otworzy wam prawdopodobnie, a straż pożarna może wyłamać drzwi i nie ma, mają jakby to wkalkulowane i nie ma, nie muszą się pytać. No jest podejrzenie czegoś, to wyłamują drzwi i straż pożarna to może zrobić. Nie muszą pukać, czy łaskawie ktoś otworzy. I jeszcze ona mówi, namierzyliśmy, ja nawet nie wiedziałem, czy to jest ze Szczecina osoba, czy tak. No bo może mogło to być. Namierzyliśmy ją, chyba była gdzieś tu spod Szczecina. I co mamy robić? Ona mnie pyta, ta policjantka, bo nikt nie otwiera. Ja mówię, no to straż pożarna nie wyłamie, jest lub jest. No to i wyłamała drzwi i rzeczywiście kobieta leżała nieprzytomna już, pełno, nawet powiem Państwu tak już nieskromnie, że TVN przyjechali, zrobili z tego film. Oni szybko, jak oni to wychwycili, przyjechali do mnie, zrobili z tego film. I to tak dla mnie to było dość takie spektakularne, ja bym powiedziałbym z tego bardzo dumny, dopóki nie zadzwonił NFZ do mnie. I mówię, proszę pana, to Tutaj tam mam kiedyś, tutaj 2 czy 3 tygodnie temu skierował do szpitala taką panią, a ona jest niebezpieczna, kto będzie płacił za jej pobyt? Już nie chcę dalej komentować tego. No i mamy tutaj wpływ bezsenności na zdrowie fizyczne. Liczba hospitalizacji częstsza, ryzyko wystąpienia chorób psychosomatycznych. Psychosomatyczne to choroby, widzicie Państwo, takie jak nadciśnienie, cukrzyca, wrzody na dwunastniczy, na żołądku. Wszystko to, co organizm, mózg nasz nie jest w stanie przerobić jakiegoś problemu, to projektuje, czy prosi o pomoc narządu. No i te narządy pomagają w rozwiązaniu tego problemu pod postacią choroby. Wtedy idziemy z gastrologa, idziemy tutaj, ktoś powie, Pani, Pan masz nerwice. A nerwicy, nerwów i pęcherza moczowego nie da się oszukać. Jakby się Państwo chcieli oszukać pęcherz moczowy, nie pójdę, to przez tydzień dotarłem. Nie oszukać. I tak samo nerwów. Nerwicy się też nie oszuka. Kiedyś ktoś powiedział, że denerwowanie się, Państwo się denerwujecie czasami? A. Się denerwujecie czy kogoś? Się. Czyli znęcacie się nad sobą za czyjąś głupotę. Czyli denerwowanie się to jest znęcanie się nad sobą za głupotę innych. Zapamiętajcie, bo to fajnie działa. Taką ekspedientkę kiedyś w jakiejś hurtowni, ona się bardzo denerwowała. Pani taka impulsywna, a ja się denerwuję, mówi, tu mi wszyscy denerwują i ja się denerwuję, potem bo oni mnie denerwują. Ja za czyjąś głupotę Pani się znęca nad sobą? I się tak spodobała, napisała sobie gdzieś tam koło kasy, denerwowanie się, to jest znęcanie się nad sobą za głupotę innych. Poszedłem któryś raz, no uśmiechnięta, wie Pan co, jak to widzę, to mi tak śmieszy, to przecież nie będę za idiotę, który mnie denerwuje, ja się będę w sobie szpilki wkładała, mówi nogę. Wzrost liczby wypadków, wzrost ryzyka zgonu u osób sypiających mniej niż 7 godzin. My jeszcze mamy czas, czy? No jeszcze mamy. Ile? Czy ja nie przekroczyłem, bo ja mogę mówić jeszcze. Nie, jeszcze nie. Przynajmniej. A która jest godzina? 7. Po 7. Możemy iść spać. A o której? O której idziemy spać dzisiaj? O drugiej. O, najczęściej stosowane metody radzenia sobie. Które z Państwa tutaj proponujecie? Co najczęściej? 3. Numer 3? No 3. Albo się napić. Napić się, nie? Do apteki, no wiadomo. No lekarz to wiadomo nam zaraz tabletki zapisze i to jest najprostsza rzecz. No ja tak nie zaczynam od tabletek, jakkolwiek no, czasem daję w jakiś sposób daję na pomysł. No i jest, Państwo już jeden mieli, nauczyliście się tego szybkiego zasypiania. Pokazałem na początku, co trzeba zrobić w domu, jak przemieścić materacę, to wszystko jest przemeblować. Ale powiem Państwu, że rzeczywiście my śpimy na fatalnych materacach. Polacy w ogóle nie przywiązują zupełnie wagi do prawidłowego ułożenia się. My śpimy na wygodnych, może dla niektórych, ale one wcale nie są materacami, w których się dobrze śpi. Nam się może wygodnie na nich leży, a nie możemy zasnąć. I do syndrom pracy zmianowej. Nie wiem, kto z Państwa pracował w tych różnych dyżurach nocnych, ale często to jest tak, że to pozostaje do końca życia. Ten rytm biologiczny tak się utrwalił, ten negatywny, że osoby, które pracowały w dyżurach nocnych, piekarze, nie piekarze, lekarze, policjanci mają ogromny problem potem, kiedy idą na emeryturę i nie mogą już zasnąć. Ciągle pracują. To jest ogromny problem tych chwili ludzi, którzy wydawałoby się, no mają luz, no. Jest na emeryturze, a on nadal nie śpi. Nadal pracuje mózg, już tak się, to jest tak jak troszeczkę, wiecie Państwo, tu będzie chyba ten slajd też o tym, jak przechodzimy z czasu zimowy na letni i z letniego na zimowy. To jest coś tak fatalnego, szczególnie przejście na, kiedy musimy wcześniej wstać. Jest tak dużo wypadków i to wypadków śmiertelnych, komunikacyjnych, właśnie w tych pierwszych 5 dniach, kiedy ten mózg nie jest w stanie zaakceptować tego szoku. Proszę bardzo. Istotna jest fluktuacja temperatury. Można mierzyć sobie temperaturę, ona jest związana z fazami. Najniższa temperatura występuje u człowieka pomiędzy 3 a 5 w nocy. Trwa wtedy sen głęboki, większość ludzi nie potrzebuje sprawności. Tak? Wzrost temperatury rozpoczyna się przed południem, osiąga kulminację koło południa, aż do zmierzchu utrzymuje się największy poziom. I my podlegamy tym rytmom biologicznym i my się nie możemy od nich uwolnić. Dlatego, tak jak wspominałem, osoby, które długo pracowały w tych różnych zaburzonych rytmach, niestety cierpią i to wyprowadzić jest bardzo trudno. O, tu właśnie o tym mówimy. Czas zimowy, czas letni. Dodanie 1 godziny na jesień nie zakłóca tak rytmu biologicznego jak wiosenna utrata 1 godziny. 11% więcej wypadków drogowych w pierwszym tygodniu przejścia na czas letni. Jeden chyba Miller, ten lewicowy, powiedział, że to... Nie, to ktoś inny. Urban chyba. Powiedział, że powinni wrócić do normalności, że nie powinno być tych zmian, że popełniono błąd. Są kraje, które nie mają tych zmian. W Arabii Saudyjskiej chyba nie ma. Tam nie ma zmian tych przejścia na letni, zimowy czas. W ogóle ciekawą rzeczą jest, bo oni wprowadzili Ministerstwo Szczęścia w Dubaju, w tych krajach takich bogatych arabskich, wprowadzili Ministerstwo Szczęścia i tam nie wolno podawać komunikatów negatywnych. Tam ludzie lepiej śpią. Słuchaliśmy takich audycji, z audycji anglojęzycznych, ale tam lokalnych. I tam nie słyszeliśmy, może za słaby język znam, ale nie słyszałem, żeby o jakimś wypadku mówili, żeby gdzieś coś się zdarzyło, żeby coś się spaliło, żeby coś zginął. Tam cały czas mówili, że jest happy, że wszystko jest piękne, że wszystko znowu coś tam powstało, coś budowali, coś odkryli i cały czas to napędzanie pozytywnymi myślami. My jesteśmy narodem, jak już wspomniałem, cały czas na negatywnych, bo nie ćwiczymy, myśmy powinni ćwiczyć. To jest jedna też z takich drobnych dróg do dobrego snu. Ćwiczyć pozytywnie. Każdemu się coś dobrego w życiu wydarzyło, ale my tego nie roztrząsamy. Tak jak coś, jakaś bzdura się zdarzy negatywna, to będziemy to pompować cały czas i rozmawiać na ten temat i mielić to, prawda? I jest. Kiedy telewizor wyłącza? W ogóle się powinno nie oglądać telewizji. Ja tylko słucham RFM Plus. To jest bardzo fajna stacja, bo ona tam raz na godzinę poda jakieś wiadomości, tam wcisną troszeczkę. Ale zobaczcie Państwo też u stomatologów. Co się dzieje? Ja zacząłem kilka lat temu walczyć z kolegami stomatologami, żeby wyłączali radia w gabinetach stomatologicznych. No siedzi ktoś na fotelu, a tu nagle na S3 zginęło 4 osoby, nie? I tu jeszcze dodatkowo borowanie. No to przecież od razu... Tak, prawda? I już w tej chwili, nawet ja napisałem taką książkę dla stomatologów i taką płytę wydałem, która jest taka płyta dokładnie dla stomatologów, gdzie częstotliwość tej muzyki synchronizuje się z częstotliwością tkanki zębowej, przynajmniej u niektórych osób, i anestezyjnie działa ta muzyka, bo po prostu jakby wchodzi w rytm tego naszego funkcjonowania i się okazuje, że mniej boli. I niektórzy stomatolodzy stosują, ale co ciekawe w Warszawie, w Szczecinie nie. W Szczecinie tak. Ale nie, mówię o tej, napisałem tę książkę i wydana była w Szczecinie, ale głównie sprzedała się w Warszawie i z płytami. A jakoś tak Szczecinianie nie bardzo chcieli. Ale już coraz częściej, tak jak Pani mówi, stosują już nie radiową muzykę z wiadomościami co 10 minut, jakimi tragicznymi, tylko muzyczkę relaksacyjną i to jest dobre. 10 lat to. Proszę? w przypadku, o którym ja mówię, już 10 lat. Tak, już są. Są stomatolodzy, którzy od samego początku nie stosowali radnia, ale są nadal jeszcze gdzie słuchamy sobie. A moja pani doktor złapała ją, że śpiewa. O, proszę bardzo. I słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, bo krótko do mnie, kiedy pani zaczęła chodzić, chodziłam do różnych i źle się czułam u każdego. A tutaj widać było, że wiecie co, ta pani robiła to z sercem. Bo człowiek, który śpiewa, bo się uśmiecha w czasie wysiłku fizycznego, sportowcy im się uśmiecha, oni lubią to. Oni to kochają, oni się czują bezpiecznie razem z to, oni to umieją, tak? Takie było moje odczucie. Ale ładnie śpiewa? No. Tak, tak, słuchajcie, tak. A gdzie te są? To ja bym poszedł. To znaczy, trzeba powiedzieć, po prostu ją potem, pani doktor, ale wie pani, że pani śpiewa? Tak, jak tak się zapracuje tam, wiecie, wierci, coś tam robi. Ale to też powoduje, że ja mózg jest troszeczkę odciążany od tej presji, od tego stresu, prawda? I pacjent też. Pacjent też. Proszę dalej. O, jak my mamy czasami taki syndrom opóźnionej adaptacji, kiedy wjeżdżamy gdzieś do ciepłych krajów, kiedy nie możemy te 2 dni musimy zaadoptować do tego, a na 7 dni przyjeżdżamy. Czyli za 2 dni to się lepiej zaadoptować dobrym winem i szybko dostosować się do tego. No ale jeżeli nie jesteśmy w stanie w ten sposób, no to nie planować ważnych spotkań po przybyciu. Przybyć 2-dniowy, tylko tak bardzo łatwo powiedzieć, nie przyjechać na 7-dniowy w czasy z 2-dniowym wyprzedzeniem, tak by każdy chciał. Dostosować się do rytmu posiłku, aktywności. Na początku nie powinniśmy bardzo dużo zjadać, a najczęściej jest właśnie odwrotnie. Rzucamy się na ten stół szwedzki, bo wszystko smakuje, a potem konieczne wszystko nie idzie. Proszę dalej. O, macie Państwo kilka wskazówek na dobry sen. Każdy sobie powinien coś tutaj wybrać. Godzinę przed snem trzeba kilka ćwiczeń oddechowych, o których Państwo już wiecie. Ciepłą, ale nie gorącą kąpiel. Wyciszyć się przy ulubionej muzyce. Wypić ciepły napój mleczny. Starać się nie rozwiązywać w łóżku żadnych problemów, a jeśli coś męczy, trzeba poza łóżkiem to zrobić. Nie zasypiać przy telewizorem. Chociaż trudno jest nieraz nie zasnąć przed telewizorem, nie? A zobaczcie Państwo ciekawostkę, że zasypiamy na filmie, a budzimy się na reklamach. Bo one są głośniej podane, inne metrum jest tych reklam. I często jest coś takiego, że zróbmy na reklamy. Mówisz, ty śmiesznie, ja uważnie oglądam, ale reklamy oglądam. I potem mi się skończy reklama, wchodzi znowu ten metrum tego filmu i ten głos i jedziemy dalej. I wszystkie reklamy widzieliśmy. I co ciekawe, jest to najlepsza forma przekazania sygnału reklamowego, dlatego że my jesteśmy w stanie alfa, bo my może nie śpimy tak głęboko, głębokim snem, tylko śpimy w stanie alfa. Jest to częstotliwość mózgu poniżej 14, tak do 7 cykli na sekundę. I to jest taka częstotliwość, gdzie my drzemiemy sobie, prawda? No, czasami słyszymy coś, czasem ktoś do nas coś powie, odpowiemy, ale tak nie trwale. I ten stan wykorzystywany w sposób genialny przez naszych reklamodawców. Właśnie wiedzą, że ludzie zasną i obudzą się na ten moment, tam wcisną nam kilka tych sygnałów pierwszych reklamy i kto teraz powie, że nie stosujemy tej pasty, tylko sobie jakąś mamy swoją. Nie, wszyscy stosujemy te, co są reklamy. Jestem przekonany, że nikt nie ma pasty Lechia. Bo już nie ma takiej pasty Nivea. Nie pij zbyt dużo płynów przed snem, natomiast nie jest dobrze, jak w ogóle nie pijemy. Bo niektórzy mówią, a nie będę pił, to nie będę chodził. Nieprawda. Powinniśmy do łóżka się kłaść, gdy jesteśmy zmęczeni, ale nie zdenerwowani czy napięci. Tak jest troszeczkę z alkoholem. Jeżeli pijemy alkohol, będąc na luzie, nie w stresie, to w praktyce nie jesteśmy w stanie się uzależnić. Natomiast wystarczy, że kilkanaście razy sięgniemy po kieliszek, kiedy jesteśmy mocno napięci, kiedy te nerwy nasze są naprzarpnięte, to droga do uzależnienia jest bardzo szybka. Także jeżeli Państwo nie chcecie się uzależnić lub swoich bliskich, żeby się nie, to nie dawajcie im alkoholu, jak są zdenerwowani. To najpierw wyluzuj, chłopie, pośpiewaj sobie, pograj sobie tam, czy pobiegaj sobie, a potem sobie... Zobaczcie Państwo, jak jesteśmy gdzieś na jakichś imprezach, gdzieś na tych czasach, pije się codziennie i dużo. Pije się codziennie, prawda? Drinki, co, ale nikt nie ma kaca, nikt nie ma, no chyba, że przesadza już zupełnie, ale jak się pije tak umiarkowane, jak Francuzi czy Włosi piją do obiadu te wino, to nikt nie choruje tam. Nie ma czegoś takiego jak kac, prawda? Ale jakbyśmy tak teraz sobie codziennie te 2 lampki wina wypijali w zdenerwowaniu, to droga do uzależnienia w zasadzie jest bardzo szybka. Nie dyskutuj ani nie kłóć się w łóżku, no to jest ciekawe. Nigdy nie leż w łóżku czekając na sen więcej niż 3 minuty. No to bym się tu nie zgodził, tak do 10 minut trzeba spróbować, jak nie nadchodzi, trzeba wstać i się czymś tam zająć. Ale nie komputerem, bo komputer nas wciągnie natychmiast i już potem zasnąć będzie bardzo ciężko. Postaraj się wstawać o tej samej porze, nawet jeśli miałeś złą noc lub położyłeś się z nim później. To jest taki też punkt, który Państwo powinniśmy wszyscy zastosować. Jeżeli nawet źle spałem, to nie spać po tym, żeby się wyspać, tylko wstać o tej samej porze, co powinniśmy. Wtedy jest łatwiej wrócić do tego rytmu prawidłowego. Nie kładź się spać zupełnie z pustym żołądkiem, ale też nie żyje. Proszę? Zasypiał już ten gość, jak to pisał. Tak, śpi na poduszce anatomicznie profilowanej i zatem odpowiedni oddychający wielowarstwowy materiał, zanim sięgniesz po tabletkę. Możecie sobie Państwo zrobić taki test dla siebie, kwestionarz samooceny. Oceń swoją bezsenność. Zobaczcie, ile macie na tak. Czy często masz problem z zaśnięciem? Przybudzisz się zbyt wcześnie rano? Czy jeżeli wybudzasz się w nocy, czy masz kłopoty z ponownym zaśnięciem? Czy często czujesz się zmęczony, gdy budzisz się rano? Czy brak snu wpływa na Twój nastrój w ciągu dnia? Powoduje, że czujesz się przewrażliwiony, rozdrażniony, przewrażliwiony. Czy brak snu wpływa na Twoją pracę w ciągu dnia? To jest to samo? Tak. To 5. A nie, to jest, chodzi o koncentrację Pani. Dobrze. Jeżeli odpowiedziałeś, czy odpowiedziałeś tak na 2 lub więcej pytań, to trzeba coś z tym zacząć robić. Dalej? Proszę. Znaczenie snu. To jest kilka takich tu faktów, które może z historii niektórzy pamiętają. Ja będę zwrócił uwagę na Freuda, który jest mi najbliższy, który bardzo mocną wagę przywiązywał do snów. Bardzo mocno zwraca uwagę, że dużo diagnostycznych sygnałów zaburzenia snu i to, co się nam śni, może nam dać dużo odpowiedzi na nasze problemy. Kiedyś zrobiłem raz chyba w życiu regresję na hipnozę, której się bardzo boję, nie lubię jej robić, ale tak mnie prosiła kobieta, bardzo mocno naciskała, żebym zrobił taką wsteczną. Hipnozę jest prosto zrobić taką normalnie, żeby wprowadzić kogoś w stan głębokiego relaksu. I ona mieszkała z dziadkiem, a miała gigantyczne problemy ze snem. Nie wiedziała dlaczego. Mieszkała ze swoim dziadkiem, rodzice gdzieś wyjechali, czy gdzieś... Ona wychowywana była chyba przez jego dziadka. No, bardzo sympatyczna relacja. I ona w tej regresyjnej hipnozie ujawniła, że ten dziadek ją molestował, jak była mała. I to był mój błąd, że jej pozwoliłem no, że się zgodziłem na to, bo ona, jak się zorientowała, że dziadek ją molestował, no to mu to powiedziała. No i dziadek się przyznał, że rzeczywiście mówi, że całe życie jego było takie, on się ciągle miał wyrzuty sumienia, ten dziadek. No oni się, nie wiem, czy oni się rozstali, czy oni mieszkają razem, czy ten dziadek żyje, nie wiem, ale ona rzeczywiście minęła jej problem ze snem. Natomiast życie jej się diametralnie zmieniło. Nie ma bliskiej osoby. czy dobrze, czy no nie wiem. No, to są różne zdania na ten, a jedni mówią, że bardzo dobrze, a inni mówią, że mam niepotrzebnie. Dobrze. Co tu ważne jeszcze? No dobrze, to możemy dalej. Genialne sny. To, co mówiłem, Tartini, Giuseppe Tartini napisał sonatę, diabelską sonatę. Wagner, Beethoven, Schumann mieli właśnie sny pełne muzyki. Ilborz, o którym mówił Elias Howe, Mendeleev, tak? Proszę tak. Macie kilka takich faktów, ciekawostek o śnie. Jeżeli zasypiasz w czasie poniżej 5 minut po położeniu się do łóżka, najprawdopodobniej oznacza to, że cierpisz na niedobór snu. Prawidłowo powinno się zasypiać w ciągu 10 do 15 minut. To znaczy, że jesteś dostatecznie zmęczony, aby zasnąć głęboko, ale nie na tyle wyczerpany, aby czuć się sennym w trakcie dnia. Przeciętny człowiek budzi się jakieś 6 razy w ciągu nocy. Chociaż nie wie o tym, ale my się wybudzamy. Wszyscy się wybudzamy, ale o tym, to właśnie tymi badaniami polisomnograficznymi stwierdzono, że każdy w zasadzie się budzi. A somniofobia to jest lęk przed zaśnięciem, przed samym snem. Naukowcy ustali, że cieniowiec jest absurdem. No, nudne jest po prostu. A, to jest ciekawostka, proszę Państwa. Naukowcy wykazali, że świecenie jasnym światłem w tylną część kolana ludzkiego może zresetować zegar biologiczny człowieka, mechanizm zasypiania i budzenia się. Ale jak to się dzieje, nie byli w stanie tego wyjaśnić. U niektórych sportowców, którzy wyjeżdżali gdzieś tam za granicę, a musieli stoczyć walkę, czy coś, i ten dżencyzm mieli, to były te naświetlania na tylną część kolana. Ale czy to się sprawdzało? Żadnych badań naukowych na to nie ma, że to, ale podobno ci sportowcy lepiej funkcjonowali. Pobieranie zostało przerwane, bo? Brak snu przez 16 godzin prowadzi do spadku wydajności, obecności, to jest ciekawe, alkoholu we krwi na poziomie 0,5 promila. Teraz proszę Państwa, zobaczcie, ile zawodów jest takich, że się nie śpi. Więcej niż 16 godzin. Tu i są lekarze, i są policjanci, którzy funkcjonują tak, by byli pod wpływem alkoholu. Brytyjska armia znalazła sposób na zezwolenie, oni świecili na siatkówkę, to też jakieś tam próbowali, żeby oni dłużej funkcjonowali. I to rzeczywiście się sprawdzało. To mocne, przy zamkniętych oczach się naświetlało mocnym strumieniem światła i się krócej spali. Proszę dalej. Ekspozycja na hałasnacę może stłumić system immunologiczny, nawet wtedy, gdy osoba śpiąca się nie zbudzi. Czyli też, jeżeli śpimy, a jest hałas, to ten sen nie będzie wydajny. Proszę dalej. Co tu jest ciekawego? Niewyspany mężczyznom wydaje się znacznie częściej, że kobiety chcą uprawiać z nimi seks. Nie wiem dlaczego. Gdzieś to znalazłem taką informację. Chyba tak, nie? Najnowsze badania sugerują, że zbyt mało snu, poniżej 6 godzin i zbyt dużo snu, powyżej 9 godzin, może skrócić Ci życie. Idealna ilość snu to jest 7 do 8 godzin. 7,5 to jest idealne. 90-minutowa drzemka po nauce czegoś nowego poprawia Twoją zdolność do zapamiętania nowego materiału. 90, czyli dobrze mówię, półtorej godziny, nie? Dobrze. Proszę dalej. Nasi przodkowie spali zupełnie inaczej niż my. O właśnie. 2 razy w nocy się budzili, uprawiali seks i palili trawę. Niekoniecznie tytoń. Młodzi rodzice tracą nawet do 6 miesięcy snu podczas pierwszych 2 lat życia dziecka. Niewyspane nastolatki narażają się na problem z trądzikiem. Proszę powiedzieć, dziewczyny, proszę by spały. Dobrze. proszę. Niektóre pigułki na sen barbituralny tłumią właśnie tą fazę marzeń sennych i może być szkodliwe na dłuższą metę. Polska jest jedynym krajem, proszę Państwa, w którym można kupić tabletkę gwałt. To jest lek na sen. Ja nie pamiętam Państwu nazwy, bo już nie mogę powiedzieć, ale jest tabletka nasenna, która jest, z których z tych nasennych, nie wymienionych tutaj, nadal można ją w aptece kupić. Wszystkie kraje praktycznie wycofały, a Polska jest dobra pod tym względem. Alkohol pomaga zasnąć, natomiast sen po alkoholu była płytki, ubogi w marzenia senne. Ja nie wiem, czy osoby, czy Państwo przypominacie sobie, kiedyś wypiliśmy jakiś alkohol, czy śniło Wam się coś fajnego po alkoholu? Tak? Pani się śmieje? Pani się napije? A co Pani pije? Tak? Nawet jak Pani wypije alkohol, też się śni? Chrapanie ma miejsce jedynie podczas fazy snu non-REM, czyli kiedy nie marzymy, wtedy chrapiemy. Kiedy śni nam się coś, nie chrapiemy. Ludzie mogą obejść się dłużej bez jedzenia niż bez snu. O, człowiek jest bardziej skłonny do zdrady, kłamstwa i kradzieży, kiedy śpi krócej niż 8 godzin na dobę. W ciągu pierwszych 5 minut po przebudzeniu człowiek zapomina 50% swojego snu, a w ciągu pierwszych 10 minut 90. Czyli trzeba zapisywać, jak się Państwo obudzicie, szybko zapisać sen, bo zaraz zapomnicie. Proszę dalej. Chrapiący partner budzi swoją niechrapiącą partnerkę 20 razy w ciągu nocy. Godzinę snu. Zabić męża? 25% małżeń śpi w osobnych łóżkach. Przez chrapanie. Noce z wodoejakulacją mężczyzn, a także namierzenie waginu kobiet powiązane są blisko z fazami snu REM, z tymi marzeniami sennymi. Nie mają jednak wiele wspólnego z seksem albo erotycznymi snami. Bezsenność dwukrotnie częściej dotyka kobiet niż mężczyzn, a Salwador Dali na zwyczaj uliczenia kilkusekundowe, to mnie tam jedno dobrze przesadzone, ale on przecież takie krótkie robił sobie demi. Zaraz się budzi. Myśleli, że on chory jest na narkolepsję. On zasypiał? Zaraz się budzi. Ziewanie nie jest sygnałem niewyspania. To, co Państwu mówiłem, że badania sugerują, że ziewanie jest sposobem na schłodzenie mózgu. Może być też zamieszłą metodą komunikacji o korzystnych sięgających czasów prehistorycznych. Może dlatego, gdy widzisz, że ktoś ziewa, nabierasz ochotę na ziewanie. Podobnie działa czytanie o ziewaniu. Chce Wam się już ziewać, Państwo? Wcale nie jest tak, że im więcej snu, tym więcej, tym lepiej. Bardziej liczy się jakość, niż jego ilość. O, to jest ciekawe też punkty. Można śnić jedynie o twarzach, które kiedyś się widziały. Czyli nie jesteśmy w stanie przyśnić kogoś, kogo nie widzieliśmy. Proszę dalej. 5 niesamowitych rzeczy, które Twój mózg robi, kiedy śpisz. No to tak szybko przewidniemy, tak? Tak? Proszę dalej. Podejmowanie decyzji, proszę dalej, tworzenie, utrwalanie pamięci we śnie, kreatywne połączenia, oczyszczanie z toksyn. Oto, to jest coś takiego, że w czasie snu jest coś takiego jak sprzątanie naszego mózgu. Tam się zaczynają bardzo pozytywne elementy, które dlatego jest to ważne, żebyśmy ten czas na to oczyszczenie, na to, żeby się pozwolić. Teraz taka metoda się pojawiła w Polsce, też dotarła, jak ozonowanie krwi lub podawanie sobie ozonu. Osoby, które korzystają z takich wlewek ozonowych, lepiej śpią. Są gabinety lekarskie, które można sobie albo odprowadza się krew, trochę pobiera się krwi i się ozonuje ją i z powrotem się wszykuje tą samą, także nie ma żadnej sztury, lub w soli fizjologicznie ozonowanej podaje się po prostu kroplówkę. I te osoby, które miały gigantyczne problemy ze snem, po takiej kuracji ozonowej, dwu-trzekroplówkach, latem zaczynają prawidłowo spać. Nie wiemy dokładnie dlaczego. Proszę dalej. Uczenie się i zapamiętywanie czynności fizycznych. Proszę dalej. Coś wiecie Państwo o melatoninie? O taki hormon, który jest produkowany. Proszę? Ktoś bierze melatoninę z Państwa? Tak. Nie jest szkodliwe, to jest dobry pomysł. Także można sobie czasami pozwolić na taką witaminę M. O, może kilka faktów mi. Melatonia pomaga walczyć z jetlagiem. Zespół nagłej zmiany tej strefy czasowej. Da? Zależy się od ilości przekroczonych stref, bo objawy mogą być mniej lub bardziej nasilone. Wystąpić może wycieńczenie bezsenne, dezorientacji. I w takim właśnie sytuacji bardzo dobrze ta melatonina pomaga. Ten nie trzeba brać środków na senny, po prostu zwyczajnie sobie wziąć na 5 mg tej melatoniny. No tabletki, prawda? Melatonina przeznaczona jest do leczenia bezsenności u osób starszych. Dobrze jest, no nie wiem dlaczego po 55 roku życiu to jest osoba starsza, ja się nie czuję, a jestem po 55 roku życiu, dlaczego tutaj? Dawne opracowanie. Proszę? Dawne opracowanie. Tak, dawne, to ja robiłem to z 5 lat temu. No. Właśnie. Uzupełnienie poziomu melatoniny wpłynie korzystnie sen i nie będzie powodowało otępienia w ciągu dnia. Tak? Proszę dalej. Mit. Melatonina obniża stężenie testosteronu. Może tam wpływać na jakiś tam proces, ale nie jest zbytnio tutaj, nie obserwuje się jakiejś tutaj zależności bezpośrednio. Proszę dalej. Mit. Lepiej nie stosować żadnych leków nasennych, bo uzależniają. I tutaj no, nie jestem zwolennikiem leków nasennych, ale czasami są potrzebne. Czasami po prostu lepiej je wziąć i wyregulować sobie ten sen, niż męczyć ten organizm w nieskończoność i popaść w jakieś schorzenia psychosomatyczne, depresje, cukrzycę lub jakieś inne naciśnienie. Proszę dalej. Im większa dawka, tym lepiej będzie spała. Nie, to melatonina nie ma związku. 1 mg, maksymalnie 5 mg i tutaj nie ma... Przedawkowanie melatoniny w zasadzie jest niemożliwe, bo organizm weźmie tyle ile chce. Nic się nie da, ktoś weźmie 10 czy 20 mg melatoniny. Dalej. Dostępna jest bez recepty, więc można stosować ją bez ograniczeń. Nie wiem, czy jest dostępna. Chyba jako suplement można kupić melatoninę, ale tą profesjonalną to się na receptę. Dalej proszę. O, sok wiśniowy przed snem zwiększa poziom melatoniny, skraca o 17 minut czas zasypiania, wydłuża sen o pół godziny. Okulary na bezsenność są też. Macie Państwo jakieś pytania?